chociaż może Biblię czytaj. Przechodzący obok listonosz. Proszę Państwa, czym to sprawia? Abdykacja papieża Benedykta XVI i wybór nowego papieża to jest przykład na to, że w Watykanie ścierają się dwie koncepcje zarządzania stolicą apostolską. Pierwsza konserwatywna i druga też konserwatywna, ale nieco mniej konserwatywna niż pierwsza. Natomiast kiedy mówię o konserwatyzmie, mam na myśli nie tyle doktrynę Kościoła katolickiego, a zarządzanie Bankiem Watykanu. Dlatego, że Bank Watykanu to jest bardzo interesująca instytucja. Właściwie od momentu swego powstania w latach 40. niewiele wiemy o Banku Watykanu, poza tym, że jest to instytucja bardzo mało przejrzysta. Jak wiadomo, Watykan jest suwerennym państwem, ma swój własny system finansowy. Natomiast o funkcjonowaniu tego systemu niewiele wiemy, ale myślę, że gdybyśmy połączyli te wszystkie wierzchołki tylko afer, które pojawiają się od tamtej pory, pojawiły się, jakąś taką jedną całość, to otrzymalibyśmy coś, co wyglądałoby mniej więcej jak Ojciec Chrzestny, część czwarta, gdzie mamy kościół, mamy księży, mamy mnichów, mamy masonów, mamy polityków, mamy także gangsterów, ale także mamy trupy. Przykład. Jest rok 1982, czyli rok po zamachu na papieża Jana Pawła II. Idziemy wzdłuż Tamizy w Londynie, 7.30 rano, 18 czerwca, koło mostu Dominikanów zauważamy, że z mostu zwisa ciało człowieka powieszonego za szyję. Ewidentne samobójstwo. Tak zobaczył to ciało listonosz, który powiadomił policję. Policja przyjechała, zobaczyli, kim jest ten człowiek. Okazało się, że jest to Roberto Calvi. Ale zaraz, Roberto Calvi to jest przecież jeden z największych bankierów na tej ziemi. Roberto Calvi był szefem Banku Ambrosiano, banku, który robił interesy z Bankiem Watykanu. Bank Watykanu miał de facto udziały w Banku Ambrosiano, a Roberto Calvi był tak znany w stolicy apostolskiej, że wszędzie nazywano go bankierem Boga. Zaczęto sprawdzać to ciało i okazało się, że w kieszeni ma wypchane pieniędzmi, a także były tam cegły i kamienie, jakby miały go dociążyć. De facto Roberto Calvi był zanurzony w wodzie, ale o 7.30 Tamiza miała odpływ i w ten sposób ujawniła ciało Roberto Calvi przywiązane na sznurze z mostu Dominikanów i tak zobaczył to ciało właśnie przechodzące obok listonosz. Proszę Państwa, zaczęto sprawdzać, kim naprawdę jest Roberto Calvi. Okazało się, że Roberto Calvi był masonem, szefem loży masońskiej P2, czyli Propaganda 2. Masoni, proszę Państwa, w czasach Benito Mussoliniego byli zakazani, ale po II wojnie światowej ten ruch odżył za sprawą człowieka, który się nazywał Licci Gelli. Był takim, właściwie w czasach Benito Mussoliniego był faszystą, ale potem mówiono, że był agentem CIA, ale to był właściwie taki człowiek, który miał kontakty ze wszystkimi, on potrafił się odnaleźć w każdej sytuacji. On był bardzo dobrze ustosunkowany i zaprosił tych ludzi, których znał, do swojej loży masońskiej. To było około 1000 osób, dlatego że wiemy, że to było 1000 osób, dlatego że miał listę tych osób, którą znaleziono, kiedy prowadzono dochodzenie w tej sprawie w jego domu i na tej liście była sama wierchówka Włoch. Tam był były, czy też późniejszy premier Włoch, Silvio Berlusconi. Było kilku szefów wywiadu Włoch, to było creme de la creme, powiedzielibyśmy dzisiaj, że to była grupa trzymająca władzę we Włoszech, oni byli imperium i imperia. Natomiast oni sami o sobie mówili, że są dominikanami, dlatego że na tych spotkaniach masońskich nosili te czarne peleryny z kapturami właściwie dla dominikanów. Ale zaraz, czy ten Roberto Calvi nie był powieszony na moście dominikanów? Czy to był przypadek? Czy może ostrzeżenie? Proszę Państwa, nie wiemy do dzisiaj, jak było naprawdę, mimo że cała sprawa śmierdziała do końca, od samego początku powiedzielibyśmy do końca, dlatego że ten człowiek, który był powieszony 18 czerwca, Roberto Calvi, był bankierem głównego banku Włoch, natomiast jego asystent wyskoczył z okna Banku Ambrosiano tego samego dnia, dlatego że Bank Ambrosiano tego samego dnia wszedł w stan bankructwa. Wyparowało 5 miliardów dolarów. Okazało się w trakcie dochodzenia, że Roberto Calvi robił interesy w ten sposób, że prał pieniądze, zakładał firmy w Ameryce Łacińskiej, natomiast listy uwierzytelniające, kredyty na tego rodzaju operacje otrzymywał właśnie od Banku Watykanu. Calvi powiedział, że będzie śpiewać, dlatego że on miał bardzo duże problemy w prowadzeniu tych operacji. Nikt nie chciał mu pomóc, on powiedział, że on będzie śpiewać w takim razie w sądzie, powie wszystko o loży masońskiej, P2, powie o kontaktach mafii z Kościołem katolickim, powiedział, że powie prawdę o Banku Watykanu. No i z tego powodu musiał popełnić samobójstwo, czyli zostać zamordowany. A wiemy o tym dlatego, że w 2005 roku Licio Gelli tak zeznawał w sądzie. Śmierć bankiera miała wyglądać na samobójstwo, powiedział Gelli w sądzie. Któregoś wieczoru jadłem z nim obiad. Był zły, czarny na twarzy ze złości. Powiedział mi, że następnego dnia musi zobaczyć Najświętszego ze Świętych, czyli Ojca Świętego Jana Pawła II, w Watykanie, by dostać 80 milionów dolarów
by zapłacić rachunki związane z finansowaniem ruchu Solidarności w Polsce. Jeśli papież nie da mi tych pieniędzy, wszystko mi się rozleci, powiedział Jelly. To jest cytat z gazety La Repubblica. To się stało, ta rozmowa, między rokiem 79 a 80, czyli na rok przed zamachem na papieża Jana Pawła II, proszę zauważyć. I dlatego twierdzę, że jeżeli chcecie znaleźć zabójcę bankiera Calvi, musicie prowadzić dochodzenia w Polsce, powiedział Jelly w sądzie. Oczywiście to ostatnie zdanie pewnie miało przerzucić zwrotnicę tego dochodzenia na jakiś fałszywy trop, natomiast jak było naprawdę, nie wiemy do dzisiaj, dlatego że 2 lata temu śledztwo umorzono, 5 oskarżonych uniewinniono z uwagi na brak dowodów. Proszę Państwa, papież Benedykt XVI nie odszedł z uwagi na zły stan zdrowia. Papież Benedykt XVI nie odszedł z uwagi na to, że był zmęczony. Papież Benedykt XVI odszedł, ponieważ nie był w stanie zreformować Banku Watykanu. On kilka miesięcy przed swoim odejściem, czy też abdykacją, powołał takie ciało, które miało na celu właśnie zbadanie tych transakcji, wprowadzenie pewnej przejrzystości do funkcjonowania Banku Watykanu, ale jak widać najwyraźniej nie był w stanie dokończyć swojego dzieła. Proszę Państwa, są dwie koncepcje, jak powiedziałem, które ścierają się w tej chwili w Watykanie. To jest pierwsza, to jest kardynała Soldano, konserwatywna. I druga, to jest ta, którą zapoczątkował reformator, czyli Benedykt XVI, kardynał Ratzinger, którą reprezentuje jego ziomek z Niemiec Schlerer, kardynał São Paulo, który chciałby ten kościół zreformować i Bank Watykanu zreformować, ale w ten sposób, jak gdyby, w sposób naturalny otworzyła się droga do czarnego papieża, do kogoś z zewnątrz. Kogoś, kto nie ma zielonego pojęcia, jak Watykan funkcjonuje, który nawet nie chce wiedzieć, jak Watykan funkcjonuje, chociażby kogoś takiego, jak ten Nigeryjczyk Francis Arinzi, który powiedział na spotkaniu kardynałów, co wyciekło do prasy ku zdziwieniu wszystkich, oczywiście, że po co nam jest Bank Watykanu? Przecież Jezus nie miał banku i wszyscy kardynałowie zaczęli bić brawo. No tak, proszę Państwa, świat będzie miał nowego papieża, my będziemy mieć swój bank. Mariusz Max Kolonko mówi, jak jest. Nowy Jork. Nawet z Nowego Jorku wszyscy wszystko wiedzą, proszę Państwa, jak jest. No naprawdę, niesamowite to jest wszystko. Nawet z Nowego Jorku oni wiedzą, jak jest. Także widzicie Państwo, z Nowego Jorku. Mówimy, jak jest. No i oni też mają swoich tych szpiegów. Chcą nam tu, wiesz, jakoś. Skanowane to jest co sekunda. Też mówili na tym T-Mobile'u, proszę Państwa, że oszuści biorą opłaty i po prostu to, że ty skanujesz, to wszystko potem kosztuje. O, leci. Tak, okej, dobra. No. Także widzicie Państwo, ile mamy ciekawostek, ile mamy nowości w naszym radiu. Tok FM, Eurokoncita. Barbie Baby Langström Extra. Barbie Baby Langström. Raport Krajowej Rady Wywiadu to jest raport, który ląduje na biurku każdego prezydenta Stanów Zjednoczonych zaraz po wyborach, po to, żeby prezydent mógł dowiedzieć się, jakie będą trendy, jeśli chodzi o demografię, politykę i przemiany gospodarcze na świecie, i żeby mógł potem odpowiednio kształtować swoją politykę zagraniczną i gospodarczą Stanów Zjednoczonych. Polityka, no i rzeczywiście z tego raportu wynika, że Stany Zjednoczone stracą pozycję lidera przed 2030 rokiem na rzecz Chin, jeśli chodzi o gospodarkę. Chiny będą numer jeden. No i że Chiny będą dalej prowadzić swoją politykę dozbrajania się militarnego, polityka, i że będą to robić takimi nielegalnymi bądź półlegalnymi środkami, po prostu kradąc technologię. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jakiś czas temu świat obiegło zdjęcie pierwszego chińskiego lotniskowca. Otóż historia tego lotniskowca jest taka, że on pierwotnie powstał na zamówienie armatora, którym była flota sowiecka. Natomiast po upadku Związku Sowieckiego ten niedokończony kadłub, w 30% zaledwie skończony lotniskowiec, osiadł w porcie na Ukrainie, no i Ukraińcy nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić. No i raptem dostają telefon, kontrahentem jest biuro turystyczne z Hongkongu, no i oni proponują, że my to kupimy od was. A wiem, za ile? 20 milionów dolarów. Nie ma problemu, to jest dobry deal, 4 miliardy dolarów kosztuje nowy lotniskowiec, oni to kupują za 20. No, tylko pytanie było, a co chcecie z tym zrobić? No, chcielibyśmy, żeby to było pływające kasyno. No i no, nie ma problemu, i się okazuje potem, że to pływające kasyno płynie po oceanach, gdzie? Do Chin. 20 lat później jest pierwszy chiński lotniskowiec. Teraz, co ląduje na tym lotniskowcu?
Były to samoloty serii J, made in China jak najbardziej, z tym, że wszystko wyglądało tak jak podróbki samolotów SU i sąsiadów Rosjan. Dwa miesiące temu pojawia się zdjęcie pierwszego tajnego samolotu chińskiego, który jest samolotem niewidocznym dla radarów, no i on wygląda dokładnie tak samo jak samolot amerykański F-22 Raptor. Więc oni po prostu kradną technologię, natomiast tak na szeroką skalę, jeśli chodzi o społeczeństwo, to Amerykanie mogli przekonać się, kim są Chińczycy mniej więcej na początku lat 90. dopiero w Ameryce, kiedy Clinton otworzył granice i rzeczywiście Chińczycy zaczęli zalewać Amerykę nieprawdopodobną skalę, przyszli do Queensu, przyszli do takich małych miasteczek jak Fort Lee w New Jersey, to jest zaraz za rzeką, blisko Manhattanu, po stronie właśnie New Jersey. Kiedyś to było zresztą, o czym ludzie nie wiedzą, kolebka przemysłu filmowego, zanim powstawało Hollywood, było najpierw Fort Lee w New Jersey, wyprodukowano tam pierwsze filmy na początku stulecia, dopiero potem przeniesiono się na zachodnie wybrzeże, ponieważ z uwagi na podatki, ponieważ było tam dłuższy dzień zdjęciowy, dłużej świeciło słońce, więc było taniej tam produkować i tak powstało Hollywood, ale to jako nieważne. 12 znaków Zodiaku, 12 miesięcy w roku, 2 razy 12 godzin w dniu, było 12 apostołów i jest 12 żeber w człowieku. Czy to jest ciekawe na pewno, czy to jest magiczne, nie wiem. Na pewno to jest, co to jest ciekawe i magiczne, to jest cyfra 13, którą znamy od 1307 roku, kiedy doszło do aresztowania i tortur rycerzy zakonu templariuszy. Stało się to dokładnie w piątek 13 i odtąd ta feralna 13 towarzyszy nam w naszym życiu. O czym przekonała się ekipa lotu Apollo 13. Doszło do eksplozji zbiorników z tlenem, niemalże ludzie zginęli, szczęśliwie wrócili na Ziemię, no i wtedy zaczęto sprawdzać te cyfry. No i okazało się, że 11 kwietnia, to jest moment, w którym doszło do startu, dzień, 11 kwietnia 70 roku, czyli 11:04:07, wychodzi 13, do startu lotu Apollo 13 doszło dokładnie o godzinie 13:13. Dla nas natomiast Polaków 13 kojarzy się bardziej z naszym papieżem Janem Pawłem II, który urodził się 18 maja 1920 roku, a więc 18:05:01:09:02 wychodzi 26 dzielone na pół, to jest 13. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku, 2:04:02:05 to jest 13. Godzina śmierci 21:37, 2:01:03:07, znowu 13. Był papieżem przez 9301 dni, 9:03:01, znowu 13. Do papieża strzelano 13 maja, no i zmarł mając 85 lat, czyli 8:05 to jest znowu 13. No to są fakty dość powszechnie znane, natomiast dla mnie ciekawa jest sytuacja O.J. Simpsona i 13. O.J. Simpson, pamiętamy, słynna gwiazda amerykańskiego futbolu, który w 1995 roku zamordował swoją żonę i człowieka, który przypadkowo przyszedł oddać jej okulary, które zostawiła w restauracji, na to wpadł O.J. Simpson z nożem. On właściwie obciął im głowę, bo to trudno inaczej nazwać. Doszło do rozprawy sądowej, no i został uniewinniony chyba w jednym z największych skandali sądownictwa w Ameryce. No i teraz co się dzieje od tej pory? On potrzebuje pieniędzy, dowiaduje się, że są jego trofea w hotelu w Las Vegas. On potrzebuje pieniędzy, więc tam przychodzi z pistoletem i grupą znajomych, usiłują to odbić, nie udaje się, no to jest napad z bronią w ręku, to jest Nevada, to nie jest Kalifornia, nie ma tam żartów, zostaje aresztowany, dochodzi do rozprawy. No i teraz, rozprawa trwa dokładnie 13 dni, jurorzy obradują dokładnie 13 godzin, zostaje skazany na 33 lata więzienia, siedzi w tej chwili w więzieniu w Nevadzie i dzieje się to wszystko dokładnie na 13 lat po tym, jak zamordował dwoje niewinnych ludzi. Dla mnie, jako do Nowojorczyka, ciekawsza jest cyfra 11, oczywiście z uwagi na tragedię World Trade Center 11 września 2001, 11 dzień miesiąca, samolot, który uderzył w... Proszę Państwa, kilka milionów ludzi oglądało drugą część wywiadu Oprah Winfrey z Lance'em Armstrongiem. Dla mnie najbardziej fascynujący moment był taki, kiedy ona go pyta, czy uważał się za oszusta. Ona to mówi, tak rzeczywiście zastanawiałem się na tym, nawet otworzyłem słownik i sprawdziłem definicję. Patrzę, no i w świetle tego, co tu jest napisane, to nie. Tak oto, proszę Państwa, niektórzy potrzebują słownika do tego, żeby sprawdzić, czy są oszustami, czy postępują moralnie, czy też nie. Coś, co my, ludzie moralni, wiemy od razu, dlatego że tak nauczyli nas rodzice. Natomiast ja tak się zastanawiałem na tym, dlatego że widzę to nie tylko przy sportowców dzisiaj, a także dziennikarzy, polityków, ale także nas samych, że bardzo często ten kursus moralności, który każdy naród w sobie ma, pojęcia tego, co jest dobre, co jest złe, które sobie podważamy, my często je podważamy i sprawdzamy definicje i dla nas białe często nie bywa białe, a bywa szare. Przykład. Bill Clinton.
Nigdy nie miałem stosunków seksualnych z tą kobietą, Moniką Lewinsky. Państwo pamiętacie ze znaną pod przysięgą? Chodziło o to, że był impeachment, tutaj plama na sukience Moniki Lewinsky, jak on z tego wyjdzie. Tymczasem otworzył słownik i powiedział, zaraz, przecież seks oralny w świetle tej definicji to nie jest stosunek seksualny, wychodzę z tego. A co ona robiła po stole? Nie wiem, może paliła cygara, who cares? Białe jest białe, białe jest czasami szare. Jego żona, Hillary Clinton, ponoszę pełną odpowiedzialność za to, co zdarzyło się w placówce dyplomatycznej w Libii. Państwo pamiętacie atak na placówkę dyplomatyczną w Libii kilka miesięcy temu, ginie ambasador, ginie 3 pracowników, samolot bezzałogowy Departamentu Stanu unosi się w rejonie, przekazuje bezpośrednie dane, bezpośrednią relację do Departamentu Stanu, widzi to Hillary Clinton, widzą to inni ludzie, z wypiekami śledzą na twarzy, nic się nie dzieje, giną ci ludzie, 4 pracowników, 3 pracowników i ambasador, a potem ona wychodzi i mówi, że ponosi za to pełną odpowiedzialność. W takim razie, jeżeli pani ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się tam stało, to proszę się podać do dymisji. Tak nakazuje logika i tak nakazuje kodeks moralny. Tymczasem państwo zobaczycie, za kilka dni ona będzie zeznawać się w Senacie i państwo zobaczycie, otworzy książkę i powie, w świetle tego, co tu jest napisane, moja definicja odpowiedzialności jest troszeczkę inna. Białe jest białe, białe jest czasami szare. Bruce Springsteen, moim zdaniem trobadur Baracka Obamy, człowiek, który wyśpiewał mu prezydenturę, dlatego że jeżeli Barack Obama wygrał różnicą 3,5 miliona głosów, no to jest w zasadzie widownia kilku koncertów Bruce'a Springsteena. Wszyscy wtedy mówili, proszę, jaki to świetny człowiek, on tutaj śpiewa, trubadurzy, gra. Wiadomo, że Barack Obama, jak będzie prezydentem, to go równie po podatkach, bo on jest w tym górnym przedziale podatkowym, ale jemu to nie przeszkadza, hej, jak jest fajnie, gitara. Tymczasem, co się okazuje, Bruce Springsteen ma rancho, właściwie wyspę, na powierzchni 100 hektarów, tutaj w New Jersey, i on od tego podatku nie zapłaci w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że on wziął prawnika, otworzyli książki i mówią, ty słuchaj, tu jest napisane, że jeżeli ja będę na tej wyspie hodować pomidory organiczne, to mój podatek będzie zero. 98% odpis podatkowy. Białe nie jest białe, proszę państwa, niektórych ludzi jest czasami szare. Więc myślę sobie o tym wszystkim, kiedy idę tutaj na naszą pocztę i mówię sobie, jak odrobić te pieniądze, które zabrał ten skurczybyk, przepraszam, że to słowo, Lance Armstrong, bo przecież nas, wszystkich podatników, ta sprawa kosztowała, bo poczta amerykańska finansowała ten team amerykański Lance Armstronga. Zapłaciliśmy 30 milionów dolarów. My wszyscy, my podatnicy, to wszystkie te jego koszulki, rowery i tak dalej, to były nasze pieniądze. Notabene ocena ma dać teraz 5 milionów tylko, wydaliśmy 30 milionów, a teraz, jak się okazuje, od 27 tu w Ameryce wszystko na poczcie drożeje. Znaczki, pocztówki, kartki, przesyłki, wszystko idzie w górę, pewnie dlatego, żeby jakiś nowy team cudownych kolarzy wychować. No więc wiem także, że na eBayu te znaczki Lance Armstronga pierwsze chodzą po 5 dolarów sztuka. Więc mówię, jak będę na poczcie, to zapytam, czy oni to mają. Przynajmniej zarobię coś na tym. No i pytam użytki, a ona mówi na to, śmieje się. A dlaczego się śmiejesz? Dlatego, że jesteś dziesiąty, który o to pyta. Ale potem mówi, Kamil. Ja podchodzę, ona pokazuje mi taką całą kolekcję kolarzy na rowerach i mówi, słuchaj, ja mam tu całą kolekcję oszustów na kółkach. Chcesz? Kup teraz. Dzisiaj są wielcy kolarze, a 4 lata? Who knows? Mariusz Majskolonko mówi, jak jest Nowy Jork. Właśnie. Te przesłuchania Brennana na kandydata szefa CIA to są przesłuchania jawne, te niejawne odbędą się we wtorek. Natomiast tutaj publika mogła przyjść, przyszła i rzeczywiście dała wolę tylko popalić. Jeszcze Brennan dobrze nie usiadł w krześle, jeszcze nie zdążył się właściwie przedstawić, kiedy ludzie już stawali z miejsc, wznosili okrzyki i wyciągali za pazuchy różnego rodzaju plakaty, na których było napisane, że drony zabijają amerykańskich obywateli. I pokazywali ręce umazane czerwoną farbą w symbolicznym takim geście, że oto rząd amerykański ma krew niewinnych Amerykanów na swoich rękach. Proszę Państwa, dwie kwestie w tej sprawie. Po pierwsze, zmienia się charakter wojny w XXI wieku, a co za tym idzie, zmienia się rola, jaką CIA, wywiad w tej wojnie pełni. Kilkadziesiąt lat temu CIA usiłowało wyeliminować Fidela Castro przy pomocy cygara wypełnionego dynamitem. Teraz robią to innymi metodami, przechodzą z tej roli pasywnej, zbierania i analizowania informacji do roli aktywnej, czy też wręcz agresywnej, eliminowania celów, masowego wręcz eliminowania celów przy pomocy właśnie tego programu dronów. Jest to dlatego, że Al-Kaida rozprzestrzeniła się w tej chwili już nie na dwóch, a właściwie trzech w tej chwili kontynentach. Bill Clinton usiłował poradzić sobie z tym problemem w ten sposób, że po prostu strzelał w nich rakietami Tomahawk. Państwo pamiętacie, zaatakował 4 kraje chyba w 4 lata, Sudan, Somalia, Afganistan i Irak i za każdym razem, kiedy dochodziło do tych ataków, był natychmiast sprzeciw międzynarodowej opinii publicznej, która natychmiast podnosiła krzyki i rwetes. Natomiast teraz robi się to inaczej. Teraz przychodzi kilku panów w skórzanych kurtkach z słonecznymi okularami na nosie i walizką wypchaną pieniędzmi.
ustawiają swoją bazę operacyjną, robią co mają zrobić i znikają, nie ma po nich śladu. Proszę Państwa, CIA, problem CIA jest taki, że CIA to jest właściwie państwo w państwie. To jest olbrzymia organizacja o olbrzymim budżecie, 25, 50, 100 miliardów dolarów, właściwie nie wiadomo ile tych pieniędzy jest. To jest więcej niż budżet militarny, cały budżet wojskowy Rosji czy Francji. Za każdym razem, kiedy przez kongres pchany jest ten kongres militarny Stanów Zjednoczonych, 700 miliardów dolarów, coś koło tego, tam są podpięte natychmiast te czarne programy specjalne CIA. I kiedy ktoś zapyta, dlaczego są to czarne projekty, dlatego że kiedy Państwo zapytacie, za co oni będą robić za te pieniądze, to otrzymacie Państwo kartkę informacją, która tak wygląda. Także proszę Państwa, oni mają pieniądze, oni mają know-how, oni mają ludzi, którzy wiedzą co robią i szkoli się w dwóch miejscach w Stanach Zjednoczonych. Jedno miejsce to jest, nazywa się The Farm, czyli Farma. To jest miejsce w Virginii. Nic właściwie więcej o tym nie wiemy. Drugie miejsce to jest Harvey Point w północnej Karolinie. O tym miejscu z kolei wiemy tylko tyle, że tam zbudowano dokładną makietę domu Osamy Bin Ladena w Abbottabadzie i kiedy ten zespół Navy SEALs szkolił się do tej operacji, oni właśnie tam trenowali, zrobili po prostu zdjęcia satelitarne tego domu i tam zrobili makietę i oni tam robili treningi. Natomiast to jak działa CIA ostatnio, to wiemy o tym po ataku na placówkę dyplomatyczną w Bengazji, dlatego że tam doszło do tego właśnie ataku i pierwsza rzecz, która zdumiała świat i ludzi, to było to, że pierwsi ludzie, którzy przyszli z pomocą, to byli pracownicy CIA. Skąd oni się tam wzięli? Okazuje się, że oni mieli tam aneks niedaleko, kilkanaście minut od tej placówki. Aneks, czyli willę wynajmowali prywatną. W tej willi było 30 osób, 7 to byli przedstawiciele Departamentu Stanu, a 23 osoby to byli przedstawiciele Departamentu Stanu, z tym, że nosili identyfikatory Departamentu Stanu, a to byli pracownicy CIA. Nikt o tym nie wiedział, dlatego że kiedy poszła informacja, że CIA usiłuje tam odbić tych żywych i zresztą mi się udało, to w Departamencie Stanu ludzie mówili, zaraz jak to, my tam mamy jakąkolwiek operację, oni nawet o tym nie wiedzieli. Zresztą potem co się stało, że najlepsze było, że kiedy przyjechało z FBI, żeby robić dochodzenie, to raptem patrzą, nie ma po nich śladu, nie było ani taśm z zapisów z kamer telewizyjnych, nie było ani żadnych dokumentów, ani tych ludzi w ogóle nie było, oni po prostu wyparowali. Co oni tam robili, to jest kilka kwestii na ten temat. Pierwsza kwestia jest taka, że być może oni skupowali broń, dlatego że po upadku Kaddafiego tej broni w rejonie było bardzo dużo. No i oni skupowali tę broń, pakowali ją na statek, który raptem się tam znalazł w rejonie. I ten statek miał być statkiem, który miał zanieść pomoc charytatywną do Turcji. Kiedy ten statek przepłynął do Turcji, on był cały wypełniony bronią i tę broń potem szmuglowali lądem do gdzie? Do Syrii, tam, żeby wspierać tych rebeliantów, którzy walczą z reżimem. Więc oni robili po prostu to, co CIA zawsze robi, czyli stali z tyłu za frontem i robili swoje. I druga rzecz, którą robili, to w piwnicach tego domu mieli więzienie, gdzie przytrzymywali podobno trzech Libijczyków, a wiemy o tym stąd, że Paula Broadwell, kochanka byłego szefa CIA, powiedziała o tym publicznie na takim spotkaniu w Aurora, Colorado, że oni właśnie tam, nie wiem czy Państwo wiecie, że oni w tej piwnicy trzymali więźniów, trzech Libijczyków. Co się z nimi stało, nie wiemy, dlatego że wszystko, cała ta operacja potem wyparowała, byli ludzie, nie ma ludzi. Proszę Państwa, także kiedy ja słyszę te informacje o tym, czy było więzienie CIA w Polsce, czy nie było więzienia, proszę Państwa, my się tego nigdy nie dowiemy, dlatego że oni tak działają, oni zostawiają śladów po sobie. To jest operacja black on black. Także dzieje się to tak, że oni po prostu dzwonią, gdzieś na wysokim szczeblu jest telefon, czy macie coś z tym problem, że będzie międzylądowanie, będą u was lądować, będą tam trzy dni, potem wracają, czy mają zostać tak długo, czy tak długo, czy i tak dalej. Wycofują się, ich nie ma. Także my się o tym nigdy nie dowiemy, tam nikt nie wysyła podania, nie ma nic na papierze. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że zastanowiło mnie to, co powiedział Brennan w tych przesłuchaniach, kiedy zapytano go, gdzie teraz przesłuchujecie więźniów? A on mówi, my ich nie przesłuchujemy na lądzie. A gdzie ich przesłuchujecie? Na statkach. No genialne! No oczywiście, że na statkach. Proszę Państwa, ja byłem na lotniskowcu USS Eisenhower. To jest 4 hektary pływającego terytorium Stanów Zjednoczonych. 7,5 tysiąca ludzi na statku. Ja zapytałem, pierwsza rzecz, w której tam się znalazłem, to powiedziałem, co się stanie, jeżeli ktoś wypadnie za burtę. A ten marynarz tak patrzył i słuchaj, przecież tu jest kilka pięter w dół. Nawet jeżeli spadniesz, przeżyjesz ten upadek, ten statek nie zawróci. Jak jesteś za burtą, to jest twój koniec. Czy Państwo zauważyliście, że nie ma ani jednego zdjęcia z pochówku Osamy Bin Ladena, którego ciało po rytuale religijnym rzekomo wrzucono do oceanu właśnie z pokładu lotniskowca USS Vincent? Ani jednego zdjęcia. 6,5 tysiąca ludzi, nikt nie zrobił zdjęcia. 6,5 tysiąca ludzi, nikt nie zadzwonił do mamy, nie napisał, mówi się, mamo, widziałem, jak chowali Bin Ladena. Oczywiście to zdjęcie kiedyś się pojawi, wtedy będziemy się wszyscy zastanawiać, czy to był Bin Laden, czy też nie. A teraz, co się stało z tymi ludźmi, których
tymi więźniami, których przyprowadziło CIA. Jakie CIA? Panowie nie jesteście CIA? Nie, my? Skąd? A co się z nimi stało? Przecież byli, widziałem, przyjechali. Nie, niemożliwe. Może byli, może wypadli za burtę. Who knows? Have a nice day. Mariusz Mech z Koronką mówi jak jest. Nowy Jork. Tak, także widzicie Państwo, same ciekawostki. No. Radio Conchita nadaje i już. W Ameryce zwykle jest tak, że kiedy dochodzi do skandalu politycznego, to ma on znamiona dobrego filmu sensacyjnego. I tak jest tym razem. Cała sprawa zaczyna się na Florydzie, gdzie kobieta walczy o uzyskanie praw rodzicielskich nad swoim dzieckiem, idzie w tej sprawie do sądu, ale zanim tam pójdzie, stara się o uzyskanie poparcia u ludzi, których zna. A tak się składa, że zna wielu generałów z Pentagonu, dlatego że organizuje przyjęcia dla tych ludzi, bo tam, gdzie mieszka, w Tampa na Florydzie, znajduje się CENTCOM, czyli centralne dowództwo tych wszystkich operacji, które mają miejsce w Iraku, w Afganistanie. One są właśnie inicjowane na Florydzie w Tampa. I ona do nich idzie i rzeczywiście udaje się uzyskać poparcie od generała Allena, który jest szefem operacji wojskowych i militarnych w Iraku i w Afganistanie, też czterech wojskowy generał, i generała Petraeusa, który jest obecnego szefa CIA, którzy piszą listy do sądu, że rzeczywiście to jest osoba godna zaufania, że sąd powinien przychylić się do jej prośby, innymi słowy pomagają. I teraz ta kobieta wkrótce także zaczyna dostawać maile, które ją niepokoją. Mianowicie ktoś twierdzi, że ona nie powinna wcale chodzić do tych generałów z prośbą o pomoc, że to jest jej sprawa prywatna, że jak ona może, jak jej, tak nie, że nie wypada. No i ona rzeczywiście jest zaniepokojona tym i prosi znajomego agenta FBI, żeby pomógł ustalić jej, kto te maile pisze. I ten agent mówi dobrze, on się w niej trochę podkochuje i mówi dobrze, ja ci to załatwię. No i się sprawdza i okazuje się, że te maile pochodzą ze skrzynki mailowej, którą ma, bingo, pani Broadwell, która jest biografiarką generała Petraeusa i właśnie generał Petraeus, obecny szef CIA. Zresztą ta skrzynka ułożona jest w ten sposób, tak jak to robią szpiedzy i terroryści. To znaczy maile, niewiele maili wychodzi stamtąd, oni się nie komunikują ze sobą przez te maile, tylko wchodzą do tej skrzynki i zostawiają dla siebie informacje w tym folderze na drafty, na maile nienapisane. W ten sposób komunikują się ze sobą. On wchodzi tam i rzeczywiście widzi, że generał Petraeus chwali się między innymi, że załatwiał jakiś biznes pod stołem. Teraz wiemy, że pod tym stołem była pani Broadwell. Ale on tego jeszcze nie wie, prowadzi dalej dochodzenie. Z tych maili wynika, że para ma romans. To jest wielka sprawa, dlatego że na tym poziomie wiedzy o sprawach państwa, jaką ma szef CIA, tego rodzaju rzeczy są no-no. Tego się nie robi, dlatego że jeżeli obcy wywiad się o tym dowie, on może szantażować tego człowieka i uzyskiwać od niego bardzo ważne informacje kluczowe o stanie państwa. FBI bada dalej to dochodzenie, a w międzyczasie dochodzi do ataku terrorystycznego na amerykańską placówkę w Libii. Ginie ambasador, trzech pracowników, zaczyna się przesłuchanie, kto to robił, dlaczego, kto co wiedział. Generał Petraeus wychodzi z taką oto koncepcją do administracji Obamy, mówiąc, że to był spontaniczny atak tłumów w odpowiedzi na to obraźliwe wideo przeciwko muzułmanom na YouTubie. To jest oczywiście tak, jak administracja chciałaby tę wersję usłyszeć. Teraz pytanie jest takie, czy generał Petraeus przez CIA nie robił tego tak dlatego, że chciał niejako w zamian uzyskać przykrycie tych wszystkich jego romansów, czy też tego romansu, oczywiście, który miał z panią Broadwell, żeby w zamian za to utrzymać się w środę, że oni to wszystko schowają pod dywan. To jest jedna koncepcja, oczywiście nie wiadomo jak było, w każdym razie nie mamy na to potwierdzenia. Druga sprawa jest taka, że pani Broadwell wkrótce, 26 października, a więc przed wyborami, uczestniczy w takiej konferencji, która jest filmowana, stąd to wiemy, co ona powiedziała, i mówi w tym spotkaniu, że to nie był atak na placówkę amerykańską w Libii, to nie był atak, spontaniczny atak tłumów, to nie był atak terrorystyczny, to był atak, którym Libijczycy chcieli odbić więźniów, których CIA przetrzymywało w aneksie, takim obiekcie, który znajdował się mile półtora mili od konsulatu. No to jest wielka sprawa, dlatego że od 2009 roku CIA nie ma prawa przetrzymywać więźniów politycznych. Wiemy o tym po tych wszystkich aferach związanych z obozami rzekomymi w Polsce czy w Egipcie. Od 2009 roku to jest no, tego się nie robi. Jeżeli tak było, to jest to złamanie prawa. Skąd ta kobieta o tym wie? Dlaczego my o tym nie wiemy? Kto ją informował? To jest sprawa, która raptem zaczyna nabierać własnego tempa, a na domiar złego jeszcze okazuje się, że generał John Allen, czterogwiazdkowy generał, który jest odpowiedzialny za te wszystkie operacje w Iraku i w Afganistanie amerykańskich żołnierzy, on okazuje się, że także wymieniał maile z tą osobą z Florydy, z tą panią, która organizowała te wszystkie przyjęcia, i były to maile romantyczne, wręcz seksualne w treści i formie,
I tych maili było kilkaset. I gdyby je rozłożyć i wydrukować, to okazało się, że byłoby tylko kilkadziesiąt tysięcy stron. I teraz pytanie powstaje, bo ja mam, to jest takie, co się generałowie robią w tym Pentagonie, że oni mają tyle czasu, że tylko mają kochanki, to jeszcze mogą pisać maile, które mają kilkadziesiąt tysięcy stron, że można by wydrukować kilka dobrych książek sensacyjnych z tego powodu. Więc to są sprawy, które mi teraz żyje Ameryka, chcemy poznać prawdę, zaczynają się przesłuchania w kongresie, CIA, FBI prowadziło dochodzenie w tej sprawie przez 5 miesięcy, nikt o tym nie wiedział, czy prezydent o tym wiedział, dlaczego sprawa wyszła dopiero po wyborach? To są wszystkie pytania, na które staramy się poznać odpowiedź i zarówno demokraci, jak i republikanie są zdania, że chcą wiedzieć, jaka będzie odpowiedź. Wydaje się, że głowy na pewno polecą. Pytanie jest jakie i kiedy. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, jakie głowy polecą i kiedy. Otóż wydaje się, że na pewno straci pracę Hillary Clinton, która już od dłuższego czasu mówiła, że nie chciałaby być szefową Departamentu Stanu drugiej kadencji Baracka Obama. Ona się prawdopodobnie poda do dymisji. Na jej miejsce mogłaby wskoczyć Susan Rice, to jest obecny ambasador amerykański w Narodach Zjednoczonych, ale na jej minus należy zaliczyć to, że w ciągu jednego dnia obsłużyła 5 stacji telewizyjnych, podając nieprawdę. To znaczy, że atak na placówkę amerykańską w Libii to był atak, spontaniczny atak tłumów w odpowiedzi na obraźliwe przeciwko muzułmanom wideo na YouTubie. Podczas debiutu to rzeczywiście atak terrorystyczny, tak przynajmniej wszyscy obecnie twierdzą. Druga postać to jest John Kerry, bardzo ciekawy człowiek, który w 2004 roku startował na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ubiegał się o prezydenturę, on przegrał wtedy z George'em Bushem, ale na jego minus z kolei należy zaliczyć to, że w latach 70. oddał wszystkie swoje medale, które zdobył w wojnie w Wietnamie. No niewątpliwie człowiek, który miałby być szefem CIA, bo także się go ustawia w tej kategorii, no to byłby to zły przykład, więc raczej na to się nie zanosi, natomiast mógłby być rzeczywiście nowym szefem Departamentu Stanu. Jak będzie, zobaczymy wkrótce. W każdym razie jedno jest pewne, że obecnie administracja Baracka Obamy zaczyna drugą kadencję w atmosferze skandalu. Mariusz Max Kolonko, mówię jak jest, Nowy Jork. Także widzicie Państwo, Max Kolonko wie jak jest, Nowy Jork. Także zapraszamy Państwa serdecznie do naszego portalu internetowego Radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Nic nie będziemy tu skanować, bo oni chcą pieniądze od nas, wiecie Państwo. Każda firma jest oszustystyczna i jest nastawiona włącznie z Watykanem, jak Państwo widzą, na jakieś oszustwa. No, dajmy mu łapkę może łapkę, tak po ludzku. Proszę Państwa, dziwne rzeczy dzieją się w ogóle ostatnio w Pentagonie i nie chodzi tu bynajmniej o skandal związany z szefem CIA Petreusem, ani o super szpiegowskie samoloty z serii X, które latają nad naszymi głowami, ani też o elektrooptyczne radary, przy pomocy których Pentagon podobno jest w stanie prześwietlić nas, jak siedzimy tutaj w domu z satelity, bo taką podobną technologią dysponuje Pentagon obecnie, ale chodzi o pieniądze Pentagonu i jak te pieniądze są wydawane. Tych pieniędzy jest dużo, bo to jest 700 miliardów dolarów prawie. To jest dla porównania tak, jakbyśmy wzięli dochód narodowy Polski i Czech, połączyli je razem, to byśmy mieli coś około 700 miliardów dolarów, więc to są spore pieniądze. Z tych 700 miliardów dolarów 10%, czyli 70 miliardów dolarów przeznaczonych jest na tak zwane prace badawcze. Jakiego rodzaju są to prace badawcze? Otóż być może wiecie Państwo, że w Kalifornii, w bazie San Diego jest taka baza, w której Departament Obrony prowadzi pracę nad delfinami, ucząc je, jak rozminowywać pola minowe podwodne, a także jak przykładać miny do obiektów podwodnych przeciwnika. Ta sprawa wyszła kilka lat temu, to był projekt tajny. Niemniej jednak to daje skalę absurdu, z którą mamy tutaj do czynienia. Otóż teraz ulubioną zabawką Departamentu Obrony to nie są delfiny, a ryby wzdręga. Ja nie jestem rybakiem, ja nie wiem, co to jest za ryba wzdręga, ale podobno ryba wzdręga ma to do siebie, że kiedy ławica ryb wzdręga płynie, to one płyną w kierunku koloru żółtego. Tak lubi. Otóż naukowcom z Pentagonu udało się spowodować, żeby ławica ryb wzdręga płynęła ku wyuczonemu kolorowi, na przykład kolorowi niebieskiemu. I potem próbowano zderzyć te dwie ławice i zobaczyć, co się stanie. I się okazało, że ta ławica ryb wzdręga, to nie jest dowcip, to jest poważny eksperyment naukowy Pentagonu, ta ławica ryb wzdręga płynęła w kierunku koloru niebieskiego, pociągając za sobą ławice ryb wzdręga płynących w sposób naturalny do koloru żółtego za sobą. I wniosek z tych wszystkich rozważań był taki, że oto dobrze zorganizowana, to było kilka stron maszynopisu, ale sprowadzało się do tego, że dobrze zorganizowana mniejszość jest w stanie pociągnąć za sobą większość. Otóż proszę Państwa, ten eksperyment kosztował nas, podatników, 5 milionów 200 tysięcy dolarów, podczas gdy to samo powiedział
poza wszystkimi innymi politologami później, Thomas Jefferson w swoim przemówieniu do narodu w 1801 roku, a więc 250 lat temu. To jest przykład absurdu, z jakim mamy do czynienia, kiedy mówimy o pieniądzach wydawanych przez Departament Obrony. Drugi przykład Państwu podam i posłużę się atrapami, ponieważ to trzeba zobaczyć. Otóż ankietowanym pokazano dwa zdjęcia. Na jednym zdjęciu był człowiek trzymający dłoń, przepraszam, trzymająca pistolet. Na drugim zdjęciu była dłoń człowieka z wiertarką. I potem pokazano jeszcze ankietowanym dwa zdjęcia dwóch ludzi. Na jednym był macho, taki silny, zbudowany mężczyzna, a na drugim zwyczajnie wyglądający Joe Blow. I poproszono ankietowanych, żeby przypasowali teraz tę wiertarkę i pistolet do tych postaci. Okazało się, że w 90 przypadkach na 100 ludzie przypasowywali pistolet do tego człowieka silnie wyglądającego macho, a wiertarkę do tego zwyczajnie wyglądającego Joe Smitha. I teraz wniosek z tych rozważań przekroczył wszelkie znamiona absurdu. To był eksperyment, który kosztował 680 tysięcy dolarów nas, podatników. A wiemy o tym dlatego, że Tom Coburn, to jest senator z Oklahomy, opublikował to wszystko w raporcie, w którym on co roku publikuje takie właśnie raporty, jak rząd marnotrawi nasze pieniądze i Departament Obrony bije tu wszelkie rekordy. Wniosek z tych wszystkich rozważań był taki, że człowiek, to jest dowcip, człowiek z pistoletem w ręku wygląda znacznie bardziej poważnie niż człowiek z wiertarką w ręku. Ja myślę, że Clint Eastwood to może miałby coś tutaj do skomentowania. Ja nie. Mariusz Max Kolonko, mówię jak jest. Nowy Jork. Dziękujemy bardzo. Chcą rozbudowy amerykańskiej tarczy rakietowej i także nie chcą budowy drugiej stacji, amerykańskiej stacji radarowej w Japonii. Ale Chińczycy protestowali przeciwko tym radarom w Japonii jeszcze w październiku, a wtedy jakoś nikt nie mówił o rozbudowie tarczy, więc co oni się tak tych amerykańskich radarów boją? Zresztą nie tylko oni, Rosjanie, przecież pamiętacie Państwo, kiedy była mowa o tym, żeby zainstalować tarczę rakietową w Europie, protestowali przeciwko radarowi w Czechach, wchodząc rakietami Iskander do obwodu kaliningradzkiego. Zresztą pamiętam, że w tym czasie przeczytałem taką informację, wypowiedź jednego z dyplomatów rosyjskich, który powiedział, dlaczego mają nas słuchać? Ja pamiętam, zastanowiło mnie to, ponieważ to chodzi o tarczę rakietową, słuchać jak? Proszę Państwa, zarówno Rosja, jak i Chińczycy, jak i Chiny, boją się jednego, boją się Echelon. Co to jest Echelon? Echelon to jest tajna sieć szpiegowska Stanów Zjednoczonych i krajów zaprzyjaźnionych, która swoimi satelitami i radarami obejmuje cały nasz ziemski świat. Kto należy do sieci Echelon? To jest Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i Wielka Brytania. Jak działa Echelon? Echelon działa poprzez sieć stacji radarowych rozlokowanych w państwach członkowskich. Największa znajduje się w Monmouth Hill w północnej Anglii. To jest stacja radarowa, 30 radarów i one słuchają Europy. Na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych Echelon znajduje się w okolicach Brewster, to jest 30 anten, które słuchają Azji i Pacyfiku. Na wschodnim wybrzeżu, w okolicach Sugar Grove, dziwią nas urządzeniem, ta stacja radarowa znajduje się w pobliżu największej stacji, największej sieci telefonicznej w Ameryce, AT&T. Proszę Państwa, według raportu BBC, sieć Echelon może dziś przeglądać 90% całego ruchu internetowego świata. Może monitorować rozmowy telefoniczne przez linie naziemne i komórkowe, czytać faksy i monitorować połączenia satelitarne. Jak oni to, proszę Państwa, robią? Ale zobacz, to nie jest tak, że kiedy Bin Ladena złapano w domu w Abbottabadzie, on nie miał żadnego telefonu komórkowego czynnego i nie był podpięty pod żaden czynny komputer? A może on wiedział, że kiedy był podpięty pod komputer i miał telefon komórkowy włączony, za każdym razem w jego kierunku leciała rakieta Tomahawk? Proszę Państwa, za każdym razem, kiedy rozmawiamy przez telefon komórkowy, nasz głos trafia do stacji przekaźnikowej. Z tej stacji przenosi się do następnej stacji, do następnej i do następnej. Ale anteny w tych stacjach odbierają tylko część tego sygnału, natomiast reszta wędruje w prostej linii w kosmos. I tam w kosmosie satelity szpiegowskie sieci Echelon wyłapują te wszystkie Państwa rozmowy, nasze rozmowy i przekazują je z powrotem
właśnie do radarów sieci Echelon na Ziemi i tam w tych stacjach radarowych komputery wychwytują z tych rozmów słowa, które interesują pracowników Agencji Bezpieczeństwa, na przykład Al-Kaida, na przykład bomby, na przykład miny. Wiemy o tym, że tak jak na filmie Clear and Present Danger. Wiemy o tym dlatego, że w sieci tego Echelon wpadła księżna Diana swego czasu, tragicznie zmarła księżna. Ona była w latach 90. z wizytą humanitarną w Bośni i rozmawiała przez telefon komórkowy z jednym z członków rodziny królewskiej i mówiła, że tutaj w Bośni wiele lat po wojnie ciągle bomby i miny tragicznie zabijają niewinnych ludzi. No i z tej rozmowy komputery sieci Echelon wychwyciły słowa bomby i miny i od tej pory nagrywały całą jej rozmowę. De facto wszystkie rozmowy telefoniczne z tego telefonu były do tej pory nagrywane aż do dnia jej tragicznej śmierci. Wiemy o tym dlatego, że grupa dziennikarzy wystąpiła z wnioskiem w oparciu o ustawę o Freedom of Information Act, tę ustawę o wolności informacji, do Amerykanów, żeby powiedzieli, co wiedzą na temat śmierci, tragicznej śmierci księżnej Diany. Służby bezpieczeństwa powiedziały, że oni nie powiedzą, co wiedzą, ponieważ to jest tajemnica. Natomiast mogą tylko powiedzieć, że mają 1056 stron zapisu rozmów z telefonu komórkowego księżnej. Proszę Państwa, sprawa stała się tak głośna, że po tej rewelacji Parlament Europejski zajął się całą tą sprawą, zaczęto badać to zjawisko, zrobiono cały raport na ten temat. Z tego raportu jedna tylko linijka. Agencja Bezpieczeństwa USA dzięki sieci Echelon, mówi raport Parlamentu Europejskiego, rutynowo przegląda całą pocztę mailową, faksy, rozmowy telefoniczne na terytorium Europy. Dlatego, proszę Państwa, za każdym razem, kiedy Amerykanie mówią o tym, że rozbudowujemy tarczę rakietową, oni mówią w domyśle, rozbudowujemy naszą sieć Echelon. O to w tym wszystkim, proszę Państwa, chodzi. Ale tu w Ameryce nikt na ten temat nie powie ani jednego słowa. Służby wywiadowcze mogą aktywować kamerę w Twoim własnym telefonie komórkowym i mogą oglądać Ciebie przez Twoją własną komórkę, nawet kiedy ta kamera nie jest włączona. Twoja komórka może być także wykorzystana jako urządzenie podsłuchowe i może zbierać rozmowy, które toczą się dookoła. Ta aktywacja odbywa się w sposób zdalny i możesz nawet nie wiedzieć, że jesteś na podsłuchu. W ten sposób FBI podsłuchiwało człowieka, który nazywał się John Ardito, był takim lokalnym mafiozo rodziny Genovese. A wiem o tym dlatego, że sprawa trafiła do sądu i w tym sądzie czytamy w tych aktach sprawy, że wykorzystywano jego komórkę właśnie jako urządzenie podsłuchowe zdalnie aktywowane do tego, żeby nagrywać jego rozmowy. Proszę Państwa, te nowoczesne technologie są wykorzystywane do spraw kryminalnych, ale także do prowadzenia espionażu, też szpiegostwa gospodarczego, ale także tego klasycznego, politycznego, dlatego że wojna szpiegowska ciągle trwa. Ta wojna została zainicjowana w tej współcześnie nam bliżej znanej historii w 1945 roku, kiedy grupa sowieckich dzieci, tak zwanych pionierów, podeszła do ambasadora amerykańskiego w Moskwie, Harry Mann, i powiedzieli, że mają prezent dla niego. On powiedział, bardzo dobrze, cieszy się. No i pokazali mu ten prezent, to było wspaniałe, okrągłe, duże godło Stanów Zjednoczonych z owym środkiem. On podziękował, ucieszył się, powiesił to za sobą w głównym gabinecie w amerykańskiej ambasadzie w Moskwie. No, o czym on nie wiedział, o czym dzieci nie wiedziały, że w środku było urządzenie podsłuchowe. Było to bardzo sprytne urządzenie, które działało w ten sposób, że ono nie miało żadnego zasilania z zewnątrz, nie trzeba było mieć żadnej baterii, tylko fale elektroakustyczne, czy też elektromagnetyczne, jak to się fachowo nazywa, które z zewnątrz, z ulicy, były skierowane w kierunku ambasady i aktywowały w ten sposób antenę, która znajdowała się w tym okrągłym dysku i ta antena zbierała informacje czy akustyczne z pomieszczenia tego ambasadora i transmitowała wszystkie rozmowy w ten sposób na zewnątrz. Amerykanie nie mieli o tym zielonego pojęcia, co się dzieje przez około 7 lat, a kiedy się w końcu zorientowali, polecieli, żeby sprawdzić gmachy wszystkich amerykańskich placówek dyplomatycznych w krajach bloku wschodniego i wtedy okazało się, że wiecie Państwo, gdzie było najwięcej urządzeń podsłuchowych zainstalowali Sowieci? W Warszawie. 54 urządzenia, w Moskwie 52. No ja kiedy pierwszy raz przeczytałem sobie te informacje, pomyślałem sobie, ciekawe ile takich urządzeń zainstalowali Sowieci już nie tyle w ambasadach i placówkach dyplomatycznych amerykańskich, ale w tych polskich urzędach i gmachach ministerstw w tym czasie i czy te urządzenia działają, czy ktoś w ogóle sprawdza, czy one może tam są. Napisałem na ten temat artykuł do polskiej prasy parę lat temu, i jakoś tak się złożyło, że nie wiem, czy ktoś poleciał to z skanerami po tych gmachach ministerstw. W każdym razie dwa miesiące później ukazał się artykuł w polskiej prasie, że oto w gmachu kancelarii premiera, na korytarzu, w stropie, odkryto, jak to napisano, niewybuch. Z tym, że niewybuch nie był z lat czasów okupacji, z czasów II wojny światowej, tylko napisane było w komunikacie niewybuch z lat 50. I ja mówię, jak to niewybuch z lat 50. Jaka wojna była w latach 50. Jak to się stało, że był ci niewybuch, ktoś wbudował go w te ściany, jakoś to uszło uwadze polskiej prasy. Natomiast zastanawiałem się, czy może ten niewybuch miał być wybuch.
I może było to jakieś urządzenie, które miałoby zdalnie odpalone z zewnątrz i tak w ten sposób zadziałać. Więc proszę Państwa, ten element techniczny, który mamy do czynienia, jeśli chodzi o szpiegowanie, to istnieje, jest jeszcze ten element ludzki. Natomiast czy ta sprawa szpiegowania obecnie istnieje? Jak najbardziej, chociażby królowa Anglii Elżbieta II w 2008 roku powiedziała, że ona nie chce mieć tego samowaru, który dostała w podarunku znowu od sowieckich gimnastyczek kilkanaście lat temu, dlatego że ona uważa, że w środku jest urządzenie podsłuchowe. Dlatego, że tam było takie urządzenie grzewcze, które mogło rzeczywiście sprawiało wrażenie, jakby coś było tam schowane i być może ono transmitowało jakieś urządzenia, jakieś rozmowy na zewnątrz, tego nie wiemy. Natomiast w 2001 roku Chińczycy powiedzieli, że mają problem, dlatego że otrzymali, to zakupili samolot Boeinga 767 jako samolot dla prezydenta Chin. No i okazało się, że w środku jest różne, są różne instalacje, ale między innymi jest 26 urządzeń podsłuchowych. Więc proszę Państwa, ten element techniczny to jest to, natomiast ten element ludzki to są chociażby sprawa ostatnia tej dziesiątki uśpionych szpiegów pod kierunkiem pana Chapman, którzy deportowani byli do Rosji z powrotem i którzy potem śpiewali piosenki patriotyczne przy ognisku z Władimirem Putinem, jak napisała prasa. No i oni polegali na tym, że oni mieli zadanie wtopić się w amerykańskie społeczeństwo, stać się jednymi z nas, piąć się pomału po tych szczeblach drabiny społecznej, być kimś, a potem, kiedy już będą kimś, przekazywać informacje do centrali w Moskwie, troszeczkę tak jak na filmie SWAT, że to była rzeczywistość. Ninka Chruszczewa, która to mieszka w Nowym Jorku, ona zmuszczą Niny Chruszczowa. Kiedy z nią rozmawiałem, i ona powiedziała, że problem z tymi ludźmi polegał na tym, że oni mieli bardzo fajne amerykańskie nazwiska jak Murphy czy Chapman, natomiast oni mieli bardzo twardy rosyjski akcent, który ich zdradzał, oni nie mogli na tym zapanować. Natomiast ona powiedziała, że bardziej niż ten akcent, oni mieli bardziej twarde jeszcze maniery takie rosyjskie, które wychodziły w ich zachowaniu. I przykładem tych manier było to, że oni sobie kupili dom, państwo Nuriejew czy Gurjejew, oni się tak nazywali, czyli państwo Murphy oficjalnie, tutaj niedaleko w Montclair w New Jersey, żeby wtopić się w amerykańskie warunki. No i zaraz się pokłócili, czy to ma być dom. Czy to ma być jejo, czy jewo? No to centrala podobnie interweniowała, powiedziała ani jejo, ani jewo, tylko ten dom należy dla nas. Natomiast druga sprawa była taka, że oni mieli masę takich wpadek, na przykład otrzymali kody dostępu do komputera z Rosji, który miał 27 cyfr, oni tego nie mogli spamiętać, więc sobie to pisali na kartkach papieru, tacy byli z nich szpiedzy. A między innymi także robili coś takiego, że jak otrzymywali instrukcję z Rosji, która przychodziła, to było napisane, po tej całej instrukcji było napisane, musisz to spalić albo zniszczyć po przeczytaniu. Natomiast Chapman wpadła w ten sposób, że ona nie kontaktowała się z centralą w ogóle, ona wykorzystywała komputer do komunikacji, siadała w Starbucksie, w kawiarni, otwierała komputer, zakładała tę małą lokalną sieć Wi-Fi bezprzewodową i samochód podjeżdżał na zewnątrz, klikała, przekazywała informacje elektronicznie, oni odjeżdżali, ona w ogóle nie widziała i FBI to widziała i powiedziała, słuchajcie, my podeślemy jej człowieka, powiemy, że to jest jej człowiek i w ten sposób będziemy wiedzieć, czy ona jest szpiegiem, czy nie. No i tak zrobili, jest zapis wideo z tego, gdzie ten człowiek się jej przedstawił, mówi, że jest z centrali, ona to uwierzyła, dostała zadanie, no i w ten sposób przyjęła i w ten sposób wpadła. Natomiast ja mówię o tym wszystkim, co Państwu mówię, człowiekowi, który się nazywa Jim Atkinson, który jest jednym w Ameryce, jest jednym z największych ekspertów do spraw zabezpieczeń podsłuchowych. Jego firma zabezpiecza rządy całych państw przed podsłuchami. Takie instalacje zabezpieczające kosztują od 10 do 50 milionów, a nawet więcej dolarów. Ja go pytam, mówię, Jim, jak to jest możliwe, że oni mogą aktywować kamerę w telefonie komórkowym, mogą podsłuchiwać przez komórki, czy to jest rzeczywiście możliwe? A Jim mówi, słuchaj, pojadę do Warszawy, daj mi 2 godziny. I ja będę w stanie po tych 2 godzinach aktywować kamerę w telefonie komórkowym każdego polityka w Polsce. Będę wiedzieć, czy on jest w łóżku, czy on jest w domu, czy on jest na spacerze z psem, z kotem, czy jest w Sejmie, czy jest w pracy, czy gdziekolwiek, czy w kasynie. Będę także mógł go widzieć i podsłuchiwać. A kiedy to mówi, ja jestem z nim na twardej linii, ponieważ on jest w Boston, Massachusetts, i tak odruchowo patrzy na moją komórkę, która spogląda na mnie tym okiem kamery i tak machinalnie odwróciłem tę komórkę kamerą do spodu. I na to w tym samym momencie Jim mówi, odwrócenie kamery, komórki kamerą do spodu nie pomaga. A ja mówię, a co pomaga? Musisz wyjąć z telefonu baterię. Mariusz Max Koronko mówi, jak jest Nowy Jork. No tak, bo... bo bateria to uruchamia wszelkie nawigacje, proszę Państwa. Bateria, tak. Musisz wyjąć z telefonu baterię, bo ta bateria nawet na słabo, to ona też wszystko. Jak jest? Max Kolonko mówi, jak jest, proszę Państwa.
gdy nadaje nasze radio, ten Głogowski, zobaczcie, nie może skończyć, przecież to jest wstyd. Przez telefony komórkowe. Tak, radio Conchita. Wyobraźmy sobie, że mieszkamy w domu, który jest jedną wielką kuchenką mikrofalową. Taką zwykłą kuchenką, której na co dzień używacie Państwo do tego, żeby smażyć sobie kurczaka. I raptem w tej kuchence, proszę Państwa, ktoś włącza nam przycisk on i zaczynamy się smażyć. No podejrzewam, że z takiego domu wyprowadzilibyśmy w ciągu paru minut, jeżeli nie sekund. Natomiast wyobraźmy sobie, że możemy przekierować te fale krótkofalowe gdzieś na zewnątrz, na przykład w kierunku domu tej sąsiadki, tej pięknej dziewczyny, która nam się tak bardzo podoba. Wtedy ona być może wyprowadzi się z domu i wtedy być może zamieszka koło nas. Proszę Państwa, czy taka technologia jest możliwa? Tak. Czy taka technologia istnieje? Tak. I ona działa i funkcjonuje. W Afganistanie wprowadzono właśnie na dyski mikrofalowe na samochodach Humvee, które służą do rozpraszania tłumów. Innymi słowy, ustawia się tego rodzaju dyski naprzeciwko tłumu i tłum rozprasza się po tym, jak atakuje się ich właśnie tą energią krótkofalową. Teraz, kilka tygodni temu Stany Zjednoczone dokonały testu, w którym zniszczono obiekt, który poruszał się na niebie. To był dron bezzałogowy przy pomocy działa, którym był laser, który skierował wiązkę energii w kierunku tego obiektu, doprowadzając do jego spalenia. I proszę Państwa, te wszystkie badania, które służą nad przekierowywaniem tych fal energii elektromagnetycznej, to jest to, co fascynuje dzisiaj Pentagon najbardziej. Na Alasce powstał system HARP, to jest system do spraw badań nad aktywnymi zorzami na dużych wysokościach. I ten system to jest, proszę Państwa, 360 anten połączonych w jedno. Te anteny generują łącznie 3,5 miliona wat. Tak na porównania 50 tysięcy wat to jest maksimum, które jest dopuszczalne przez Stany Zjednoczone przez prawo ze względu na zdrowie ludzi. Natomiast tu mamy 3,5 miliona wat, to tym to już można, proszę Państwa, kogoś nieźle usmażyć. I teraz tak, oni ustawili te anteny i oni nie smażą bynajmniej tymi antenami pani Kowalskiej, tylko smażą jonosferę. Oni wycelowali te anteny nie w dom pani Iwony po drugiej stronie ulicy, a wycelowali te anteny w niebo. Dlaczego? Dlatego, że oni chcą zobaczyć, co się stanie. I kiedy, proszę Państwa, oni odpalili to działo elektromagnetyczne w kierunku nieba, w kierunku jonosfery, wtedy stała się rzecz dziwna. Mianowicie zaczęły się pojawiać dziwne znaki na niebie, pojawiła się antenie zorza. Właśnie tak jak zorza polarna, z tym, że sztucznie wytworzona. Ale ta zorza stała się zorzą aktywną, stąd ten program aktywnych zórz. Aktywność tej zorzy polegała na tym, że ona zaczęła, stała się jak antena, ona zaczęła emitować fale elektromagnetyczne w kierunku Ziemi. Te fale były to fale, które są bardzo niskiej częstotliwości. Wtedy panowie z Pentagonu powiedzieli, to nas bardzo interesuje, dlatego że te wszystkie fale elektromagnetyczne właśnie odpowiadają za komunikację wojskową. Te fale elektromagnetyczne mogą przenikać oceany i w ten sposób mogą służyć do komunikacji między łodziami podwodnymi. Fale elektromagnetyczne niskiej częstotliwości mogą także przenikać przez budynki, przez ziemię, mogą wnikać w głąb tuneli podziemnych, mogą wnikać i badać struktury podziemne, jakiekolwiek są. Ale także fale elektromagnetyczne niskiej częstotliwości mogą przenikać ściany naszych domów i w ten sposób Pentagon może oglądać nas w naszych domach. Te fale elektromagnetyczne są bardzo ciekawa technologia, ale powiem Państwu, dla naszego zdrowia bardzo niebezpieczna. Niskie częstotliwości mogą przenikać przez ciało człowieka i pobudzać organy inne niż uszy, powodując ich wibracje, zaburzenia systemu nerwowego, przewodu pokarmowego i wizji. Częstotliwości między 5 a 9 Hz wykazują wpływ na wątrobę, brzuch i śledzione. Niskie częstotliwości mogą także wywoływać trzęsienia ziemi. Może to jest, proszę Państwa, i niebezpieczne, ale dla wojskowych to się bardzo podoba. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że możemy tego człowieka Osama Bin Ladena, którego kiedyś poszukiwano w jaskiniach Tora Bora, możemy go wypuścić stamtąd, dokonując sztucznego trzęsienia ziemi właśnie przy pomocy niskich częstotliwości. Ale zaraz, czy to nie było tak, że doszło do trzęsienia ziemi właśnie w tym okresie, kiedy poszukiwano go? Jeszcze, czy nie było to tak, że George Bush po atakach 11 września powiedział, uderzymy was wszystkim, co macie. Ja pamiętam, że on tak powiedział, bo utkwiło mi to w pamięci. Pomyślałem sobie, pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, pomyślałem sobie, Ameryka ma nową broń. Tu nie chodzi o broń chemiczną, tu nie chodzi o broń klasyczną, tu nie chodzi o broń nuklearną, to jest zakazane. Tu chodziło właśnie o HARP. Informacja prasowa. 3 marca 2002 w rejonie walk z Al-Kaidą w Afganistanie doszło do niespotykanie silnego trzęsienia ziemi o sile 7,2 stopni skali Richtera. Amerykanie mówili, potem wyjaśniali to, że doszło do
trzęsienia ziemi, ponieważ oni uderzyli bombami Daisy Cutter, z tymi bombami siedmiotonowymi, największymi bombami w arsenale Stanów Zjednoczonych i stąd było to trzęsienie ziemi. Oni mieli gotową odpowiedź na to. Ale Rosjanie z kolei twierdzili, trzęsienie ziemi w rejonie Tora Bora mogło być wywołane super nowoczesną bronią posiadaną przez USA, twierdzi źródło z moskiewskiego Centrum Geofizycznego, uzasadniając tę tezę niezwykłym charakterem tego trzęsienia ziemi z ciągłymi wstrząsami każdorazowo do jednej minuty i obejmującymi duży obszar aż 420 mil. Proszę Państwa, czy taka broń, o której mówię, HARP, istnieje, to jest czysta spekulacja, ale te anteny na Alasce są jak najbardziej realne, ja tam nie widziałem. Do czego one służą? My tak naprawdę nie wiemy, jaki jest wpływ tej technologii na nas sami. Przecież my sami jesteśmy jedną wielką anteną, nasz umysł jest anteną. W związku z tym my możemy odbierać te wszystkie częstotliwości i odpowiednio reagować. Oni mogą nas wszystkich wykurzyć z naszych domów, kierując na nas te właśnie energie. Możemy się z domu wyprowadzić jak pani Kowalska. Możemy także reagować w sposób określony na te promienie. Możemy być albo szczęśliwi, albo nieszczęśliwi. Możemy być na przykład ludźmi, którzy pracują 10 godzin czy 15 godzin dziennie, nie zarabiają żadnych pieniędzy, a mimo to stajemy się społeczeństwem szczęśliwym, ponieważ tak chce promieniowanie, które przychodzi do nas z nieba. Proszę Państwa, czy te rzeczy są możliwe? Tak. Natomiast najgorsze jest to, że nie możemy naprawdę nic udowodnić, że coś istnieje, ponieważ jak tam Państwo pojedziecie, oni pokażą Państwu anteny. Nic więcej. To nie ma jakichś silosów, to nie ma jakichś rakiet Peacekeeper, to nie ma jakichś głowic nuklearnych. To są zwykłe anteny, które patrzą w niebo i energia elektromagnetyczna, która nas otacza, której tak naprawdę nie widzimy. Chyba, że zrobicie Państwo tak jak ja. I pojedziecie Państwo sami z kamerą i zaczniecie filmować to, co naprawdę chcecie pokazać. I wtedy raptem pojawi się samochód z przyćmionymi szybami i wysiądzie ze środka dwóch panów w słonecznych okularach i zapytają Państwa, czego Pan tu szuka. Ale o tym powiem Państwu w następnych odcinkach. Mówię jak jest. Mariusz Max Kolonko. W filmie Ocean's Eleven Brad Pitt i George Clooney i jego gang dokonują napadu na kasyno w Las Vegas przy pomocy urządzenia, które wyłącza w mieście prąd. Innymi słowy, oni podstawiają taką ciężarówkę, otwierają bagaż i w środku jest jakiś dings, coś naciska przycisk i bum, światło w mieście gaśnie. To urządzenie to jest EMP, czyli impuls elektromagnetyczny, czyli urządzenie, które emituje tego rodzaju impuls, który paraliżuje urządzenia elektroniczne, które znajdują się w rejonie. To urządzenie, proszę Państwa, czy ono jest możliwe do tego, żeby istniało? Tak. Czy takie urządzenie istnieje? Być może. Ludność w pobliżu domu Osamy Bin Ladena w Abbottabadzie twierdzi, że tuż przed narotem niewidocznych dla radarów helikopterów Navy SEALs padła w okolicy elektryczność i telefonia komórkowa przestała funkcjonować. Zasilanie powróciło po tym, jak helikoptery odleciały. To jest, proszę Państwa, z raportu ABC. Proszę Państwa, broń elektromagnetyczna to jest najbardziej ciekawa broń, jaką stworzyła ludzkość. Jeżeli broń nuklearna to jest coś takiego, co się tutaj naciska, tam coś wybucha, nie ma żadnego problemu, natomiast broń elektromagnetyczna, my tak naprawdę nie wiemy, na czym ona polega, jak ona funkcjonuje, jesteśmy w fazie eksperymentu w tej kwestii. Natomiast są tacy ludzie, którzy mówią, którzy pracowali nad tą bronią i którzy mieli coś z nią do czynienia, bądź studiowali ten temat, że jest to broń, która jest odpowiedzialna za wszystkie, czy też prace badawcze nad tą bronią, są odpowiedzialne za wszystkie zmiany klimatyczne, które obserwujemy obecnie. To, że mamy śnieg w kwietniu, to, że mamy deszcz czerwony, który spada z nieba, to, że mamy różnego rodzaju anomalie pogodowe, żaby lecą z nieba i huragany i tornada pojawiają się tam, gdzie nigdy przedtem się nie pojawiały, za to właśnie wszystko odpowiada broń elektromagnetyczna i prace związane nad tą bronią. Jak doszło do tych prac? Proszę Państwa, cała sprawa zaczęła się w 1957 roku, po tym jak Sowieci wystrzelili Sputnika w kosmos i zaczął się wyścig, kto podbije kosmos. Ameryka ogarnęła panika, mówią sobie rany, Sowieci podbijają kosmos, musimy coś w tej sprawie zrobić. No i ściągnęli z Niemiec tego człowieka, który się nazywał Werner von Braun, czyli autora tego programu rakiet V1, V2 Hitlera. No i go przemycili do Stanów Zjednoczonych, żeby zbudował właśnie program lotów kosmicznych Stanów Zjednoczonych i cały program lotów kosmicznych Stanów Zjednoczonych oparty był właśnie na bazie lotów V1, V2 tego programu Wernera. On to zaczął rozwijać w Ameryce. Natomiast Amerykanie mieli, tak samo jak Sowieci, broń nuklearną i Amerykanie mówią, zaraz, jeżeli my rąbniemy bronią nuklearną w atmosferze, to właściwie rozbijemy ten cały ich, tego satelitę, którego oni wystrzelili, te przyszłe satelity także. Więc zaczęli iść w tę stronę i dokonywali tych pierwsze trzy próby, właśnie doszło do eksplozji właśnie w jonosferze, ponieważ jonosfera ich szczególnie interesowała, ponieważ to jest ta warstwa wokół Ziemi, która jest odpowiedzialna za to, że ta komunikacja między krótkofalówkami może następować, bo ta jonosfera właśnie odbija krótkie fale, które są potrzebne do komunikacji.
Zresztą Amerykanie mieli taki pomysł, żeby w ogóle przejąć całą tę jonosferę i stworzyć własną jonosferę wokół Ziemi. Chcieli zrobić to w ten sposób, że chcieli wystrzelić w kosmos 380 milionów igieł miedzianych o długości od 2 do 4 cm, bardzo cienkich, cienkich jak włos. One przepuszczały promieniowanie słoneczne, ale stworzyły taki pas wokół Ziemi, który mógłby w ten sposób, właściwie cała komunikacja, telekomunikacja wokół Ziemi byłaby w ich rękach. Ja wiem, że to brzmi zupełnie jak z filmu sci-fi, ale wtedy nad tym oni pracowali. To było technicznie, to jest technicznie możliwe do zrobienia. Takie mieli plany. Niezależnie od tego Amerykanie i Sowieci wykonali w latach 58-62 aż 17 różnego rodzaju eksplozji właśnie nuklearnych w jonosferze. Z czego 5 to było w sferze ozonowej, tej sferze, która broni nas przed promieniowaniem ultrafioletowym, tym szkodliwym dla człowieka. No i problemy zaczęły się takie, że największą eksplozję, którą dokonano w 1962 roku, to była eksplozja nad Pacyfikiem, 400 km nad Pacyfikiem. I to była eksplozja, która była bardzo silna, bo ona była 100 razy większa niż to, co detonowano w Hiroshimie. I to było 1500 km od Hawaju. No i wtedy natura powiedziała dość. Bardzo dziwne rzeczy się zaczęły dziać po tej eksplozji, na niebie pojawiały się zorze. Amerykę opadnęła panika, nie wiedzieli, co się stało, jak to się stało, ale zauważyli także, że 1500 km od eksplozji na Hawajach zgasło światło.